Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, moje pomidorki mają się według mnie bardzo dobrze. Wiem, że według niektórych bardzo źle, albo mizernie, albo byłyby do wrzucenia, ale dla mnie są bardzo ładne. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć o bardzo ważnym nawożeniu, które ja wykonuję właśnie w tym okresie, kiedy mamy już grona z 2, z 3. Tak jak tutaj mamy już 3, tu mamy również 3, a więc nawożenie drożdżami. I wiem, że wiele osób za ten odcinek będzie mnie hejtować, będzie pisać, że mówię głupoty, ale ja ten nawóz stosuję od wielu lat i jestem z efektów bardzo zadowolony. Tak jak widzicie, ja mam tutaj już drożdże rozrobione. One stały już około 2-3 godzin, żeby te całe wszystkie mikroelementy, procesy pączkowania, wszystko wystartowało, żeby po prostu te drożdże były żywe. I teraz można przystąpić do podlewania. W ogóle jak przygotować? Ogólnie kostkę drożdży rozrabiamy na 10 litrów wody. Ja zalewam letnią wodą, nie zalewam wrzątkiem, ponieważ drożdże to jest żywy organizm i to żyje. Jak zalejecie je wrzątkiem, to zabijecie grzyby, które w środku, które po prostu tworzą całe drożdże. Dla lepszego początku fermentacji możecie oczywiście dodać łyżkę cukru. Słyszałem też, że niektórzy dodają sodę, ale ja tego nie stosuję. Ja dodaję łyżeczkę cukru zwykłą, żeby proces fermentacji po prostu był bardziej intensywny. I spójrzcie, tak mamy przygotowane. I tu mam w konewce 10 litrów, więc wystarczy mi to na 5 pomidorów. Taką dawkę daję przeważnie po 2 litry na krzak. Co mi to daje? Drożdże dzięki swojemu składowi dostarczają wielu mikroelementów, wielu składników pokarmowych potrzebnych właśnie pomidorom w tym okresie, czyli kwitnięcia i wzrostu. Pomagają one przyswajać azot, pomagają przyswajać fosfor, czyli wszystkie te pierwiastki, które w obecnej chwili są dla pomidorów jak najbardziej potrzebne. Oczywiście podlewanie, użycie drożdży ja łączę razem z podlewaniem. Jak widzicie, pomidory mają już dość suchą glebę. No ale jeszcze jakichś wielkich oznak niedoboru wody nie ma. Ale nawożenie lepiej wykonać właśnie w taką glebę, gdy ona jest jeszcze lekko wilgotna. Co do samego zastosowania, to tak jak mówiłem, po około 2 litry pod krzak. Oczywiście to nie jest apteka. Jeśli dacie nieco więcej, nic się nie stanie. Jeśli dacie minimalnie mniej, również się nic nie stanie. Grzyby zawarte w drożdżach dodatkowo pomogą chronić korzenie pomidorów przed szkodnikami oraz pomogą pobierać z gruntu składniki pokarmowe, które są pomidorom bardzo potrzebne. Dodatkowo drożdże dzięki temu, że to są grzyby, można tak powiedzieć, że obtoczą korzenie pomidorów, przez co nie będą one tak bardzo narażone na atak innych patogenów grzybowych, przez co i nasze pomidory będą zdrowsze. Tak więc, jeśli ten film był dla Was pomocny, zachęcam do polajkowania. Zachęcam do komentowania, do subskrypcji, do oglądania innych filmów. Zachęcam również do obejrzenia filmu, w którym pokazuję, jak zrobić nawóz z drożdży. Tam jest wszystko dokładnie wymienione. Postaram się podać link gdzieś u góry, w tym rogu chyba. Tak więc, dziękuję za obejrzenie tego filmu i na razie, cześć.